Ale to dzisiaj zimno, a mamy maj. No nieważne. Cześć, z tej strony Kamil z portalu Bieganie u Skrzydła. Kilka dni temu została opublikowana na naszych łamach recenzja zegarka Polar Vantage V. Postanowiłem przygotować pierwszy raz materiał wideo, który będzie swego rodzaju podsumowaniem tekstu. Jeśli to Wam się spodoba, dajcie mi znać, pozostawiając komentarz lub kciuki w górę. To bardzo motywuje do dalszej pracy. No to co, zaczynamy! Okej, na pierwszy ogień biorę dotykowy kolorowy wyświetlacz zegarka Polar Vantage V. Jest to jedna z lepszych funkcji tego modelu. Fiński producent proponuje nam zawsze włączony wyświetlacz o średnicy 3 cm i rozdzielczości 240 pikseli. Bardzo czytelny dla sportowca, który wykonuje tylko krótkie spojrzenie na wyświetlacz i wie, co dzieje się z jego organizmem podczas aktywności. Sam wyświetlacz to nie wszystko, ponieważ Polar dobrze rozplanował wszystkie okna informacyjne, więc nie jesteśmy za jednym razem zasypani mnogością wskaźników. Mało tego, część z ekranów sami możemy komponować. W recenzji wspominałem, że aplikacja Polar Flow stanowi świetne uzupełnienie zegarka i taki jest fakt, ponieważ pełni ona funkcję ogromnego magazynu danych o nas samych. Będąc użytkownikami, możemy zmieniać ustawienia profili sportowych i tak na przykład edytując sport, jakim jest bieganie, uda się nam dobrać dystans lub czas, po jakim zegarek będzie zapisywać okrążenia. Później możemy zmieniać tryb głośności z dźwięków zegarka, ustawiać, w jaki sposób ma być wyświetlana informacja o tętnie, czy to mają być uderzenia na minutę, a może procent wartości tętna maksymalnego. Jedną z ważniejszych opcji, które możemy edytować, jest widok danych treningowych. To właśnie w tym miejscu uda się nam stworzyć własne ekrany danych. W recenzji mówiłem o tym, że Polar przewiduje maksymalnie 10 takich ekranów, gdzie na każdym możemy ująć od 1 do 4 parametrów. A to oznacza, że przygotować możemy takie widoki, jakie preferujemy. Poza powyższym, Polar utworzył odrębną listę funkcji, które możemy włączać lub wyłączać, jak na przykład powrót do miejsca startu. Choć w praktyce jest to bardzo uboga funkcja, opierająca się na wyświetlaniu strzałki, która sygnalizuje kierunek poruszania się. Ale ten wątek rozwinę w innym materiale. Aplikacja Polar Flow pozwala też na zmianę ustawień w samym urządzeniu. Czyli nie tylko poszczególnych funkcji, ale na przykład tego, czy zegarek nosimy na lewej lub na prawej ręce. Jest to szczególnie istotne dla prawidłowego zliczenia kroków w ciągu dnia. W tym samym miejscu możemy włączać lub wyłączać powiadomienia z telefonu lub uruchamiać przeróżne alerty. Oczywiście poza wszystkimi powyższymi funkcjami Polar Flow są też takie, które w ciekawy sposób prezentują naszą aktywność na przestrzeni całego dnia, tygodnia, a nawet miesiąca. Pod ręką mamy dostęp do informacji o wykonywanych krokach, przebytym dystansie, czasie aktywności czy spalanych kaloriach. Sama aplikacja Polar Flow jest bardzo pożytecznym narzędziem, które ułatwia naprawdę funkcjonowanie i zarządzanie zegarkiem. Jedyne, czego mi brakuje, ale nie w samej aplikacji, tylko w zegarku, to podczas włączonej pauzy w czasie treningu nie mamy możliwości zmiany praktycznie czegokolwiek. Rozpoczynając jakąś aktywność i włączając na chwilę pauzę, aby na przykład zawiązać sznurówki czy zrobić cokolwiek innego, nie mamy dostępu do zmiany ustawień w zegarku. Po zatrzymaniu aktywności widzimy tylko wartość tętna i to, czy antena GPS łączy się z satelitami. Z tego poziomu możemy jedynie przełączać się na timer interwałów, funkcję obliczania czasu czy powrót do miejsca startu. Straszna bita. I mi osobiście brakuje możliwości zmiany ekranów z danymi, tak aby można było na przykład dowolnie wyciągać informacje lub jakiś parametr na osobny ekran. Brakuje mi zarządzania baterią, co mogłoby wydłużyć jej działanie. W tym kontekście w zasadzie jesteśmy zdani tylko na producenta. I mało tego, w zegarku nie ma opcji włączania stałego podświetlania, które przydaje się podczas nocnych eskapad. A skoro już mowa o eskapadach, to niedawno byłem na wrocławskim rynku, ale nie po to, żeby odpocząć czy pobawić się, tylko po to, żeby przetestować GPS Polar Vantage V i Suunto 9. W opisie do tego wideo zamieszczę dokładny link, gdzie ten materiał się znajduje u nas na portalu. Po aktualizacji z 29 kwietnia, która w dużej mierze dotyczyła ulepszeń w zakresie GPS serii Vantage, jest już znacznie lepiej. Na wrocławskim rynku Polar nie zaprezentował się wybitnie, nawet nie średnio.
ale po poprawkach można już liczyć na bardzo przyzwoitą jakość danych GPS. Natomiast w dalszym ciągu mam sporo zastrzeżeń do pracy Vantage, gdy poruszam się po wgranym śladzie, a sprzęt ten nawiguje. Choć tego w zasadzie tak bym nie nazwał, bo to, jak wyświetla trasę i jak prezentuje moją lokalizację, to jest jakaś dziwna historia. Dla przypomnienia podpowiem, że identyczną trasę wgrałem do pamięci zegarków Sunto 9 i Vantage V, zaś ja miałem oceniać ich pracę. Powiem, że nawigacja, którą opracowało Sunto, jest znacznie lepsza. Dzięki niej widać po prostu, gdzie biec i za ile metrów będzie zakręt. I teraz czas na ostatnią kwestię, czyli jak radzi sobie nadgarstkowy pomiar tętna w zegarku Polar Vantage V w czasie testów. Ciekawy materiał powstał z udziałem trzech zegarków, obu modeli serii Vantage M i V oraz Sunto 9. Urządzenia te rejestrowały dane o tętnie podczas specyficznych treningów. Wyjaśnię tylko, że technologia pomiaru tętna, którą opracował Polar, nie jest tak dokładna jak poprzednia jej wersja, obecna chociażby w produktach Polar M430 czy Polar M600. Za to Sunto 9 naprawdę mnie zaskoczył. O tym, jak bardzo, można się dowiedzieć z osobnego materiału. Dorzucę link do opisu. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie. Jeśli podobał Wam się ten materiał, dajcie znać w komentarzu. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału. Na razie.